Reksio wraz z przyjaciółmi porwany przez tajemniczy czarny monolit wprowadzający ich do świata trójwymiaru. Żeby uciec, będą musieli ukończyć serię labiryntów, współpracując przy tym ze sobą. Ja jestem Wilson i witam cię w pierwszym odcinku z gry Reksio i Kratec, tajemnica trzeciego wymiaru. No dobra, moi drodzy, czas rozpocząć nową przygodę. Lecimy! Zaczynamy. No dobra, moi drodzy, nasi bohaterowie zostali porwani przez jakiś dziwny, czarny monolit i pewnie za zadanie mają, zresztą nie pewnie, tylko ja wiem, mają za zadanie się z niego wydostać. Także witamy w świecie trójwymiarowym. W ogóle ci, co stale mnie oglądają albo widzieli jakieś poprzednie moje filmy, to mogą słyszeć małą zmianę w tym, jak mówię. Trochę pobawiłem się w OBS-ie, było tam sporo rzeczy, które mogłem pozmieniać, ja to właśnie zrobiłem. Może nie jest jeszcze ten dźwięk jakoś idealny, ale jestem pewien, że będzie lepiej niż było. Nie będziecie słyszeć wielu tam dźwięków typu stukanie na klawiaturze i tak dalej, bo ja to po prostu tam w ustawieniach pozmieniałem, żeby tego nie było słychać. Tak samo jakieś moje tutaj, jak coś za głośno mówiłem, tak samo to będzie wyciszone. Dobra, zaczynamy sobie nową grę. Nowa gra. I lecimy. Tak. Dosyć trudny, jeszcze trudniejszy. Mogę poziom trudności tutaj ustawić? Kurczę, nie wiem, co ja mam ustawić. Dobra, wiecie co? Podejdźmy do tej serii lightowo. Jak oczywiście będziecie chcieli, żebym jeszcze raz nagrał tą gierkę, ale już na poziomie trudniejszym, to jak najbardziej to zrobię. Na razie wybierzmy sobie poziom taki. No dobra, i widzimy piękne, malownicze przestrzenie trójwymiarowe i Kretesa w trójwymiarze. O matku, ale mam Bebzon. No masz. Zawsze był taki płaski. Tutaj nic nie jest płaskie. To mi się tu nie podoba. Zaraz, zaraz. A kto ty w ogóle jesteś? Możesz nazywać mnie Głosem. To ja was tu wezwałem. Nas? A właśnie, gdzie są moi koledzy, ty Głosie, ty? Bezpiecznie. Wkrótce się z nimi spotkasz. A teraz ruszaj, Kretesie. Użyj kursorów. Dobra. Ruszyłem. Idź dalej. Wchodzę w jakiś korytarz i mało widzę. Możesz ruszać kamerą, trzymając kontrol i wciskając kursory. Aha. Dobra. I co za zadanie mamy zrobić? Na razie nie ma innych postaci, bo też będziemy tutaj sterować Reksiem i Kogutem. Każdy z nich ma swoje jakieś specjalne umiejętności. Na razie sterujemy Kretesem, który za wiele zrobić nie może. I na przykład on nie może się wspinać, także jak on sobie gdzieś spadnie, no to ma przerąbane. Także musimy tak nim sterować, żeby to robić umiejętnie. Dobra, ale jest, przynajmniej ja wiem, że tak można zrobić. O, ślepy zaułek. Nieprawda. No właśnie. Oto winda. Tylko ty, Kretesie, możesz ją obsługiwać. Co za zaszczyt mnie spotyka. Stań na czerwonym przycisku i podskocz. Podskocz, podskocz. Ale jak? Spacją. Trochę muzyka jest za głośno, więc ja ją przyciszę. Kontynuuj grę. Nie wiem, czy tak będzie dobrze. W razie czego będziemy kombinować przy okazji już poprzednich, kolejnych odcinków. No to tupie. Dobra. A to co? Emitery cząsteczek. Nie musisz się ich obawiać. Tobie, Kretesie, nic nie zrobią. Twój Bebzon je powstrzyma. Super Bebzon Kretesa. No dobra. Łaskocie.
Dobra, i tak na przyszłość już mówię. Kretes będzie mógł właśnie blokować takie o tutaj te emitery cząsteczek, żeby nasi inni bohaterowie mogli przejść przez taki tor. No dobra. Idziemy do dalszej, do następnej windy. Ja bym nawet, wiecie co, ustawił trochę minimalnie głośniej teksty mówione. Dobra, co dalej? Mogę tylko to kliknąć. No to pstryk. Zyt i jedziemy. Czasem te windy mogą nas poprowadzić w różne miejsca, ale to chyba nie o to chodziło. Dobra, co my tu mamy? I tu widzę jakąś windę. No i co teraz to? Pytam się. Teraz skacz i pamiętaj, że niektóre windy mają więcej niż dwa przystanki. No właśnie. A windy do nieba? Te szczególnie. Dobra. I windą do nieba. No i proszę bardzo, i chyba ukończyliśmy poziom pierwszy tutorialowy. Na bombę! Ta-dam! Hop, siup! Dobra. Jak ninja! No i proszę bardzo. Widzisz, udało się. Już prawie jesteś na końcu. Wejdź teraz do komory. Do tego słoja z formaliną? Jeszcze nie zwariowałem! A co to tam pływa w ogóle? Zaufaj mi i wejdź. To koniec etapu. No i proszę bardzo, ukończyliśmy pierwszy poziom. To przecież ja tu pływam, a ja ci zaufałem, Rekiu, kogucie! A, każdy z naszych bohaterów będzie miał swój oddzielny samouczek, także na każdej z tej planszy teraz jeszcze następnej będzie po jednym bohaterze. Potem będą się oni mieszać, nie zawsze będzie, że oni będą wszyscy razem, tylko... może być kombinacja typu Reksio i Kretes, bądź Kogut czy Reksio. No nic, zobaczcie. Witaj, Kogucie. Że zakładam, że większość z was kojarzy już tą grę. Kto to mówi? Głos. Kogoś mi przypominasz, głosie. Nie pora na gdakanie, ruszaj. No ciekawe, kto ich porwał. Ruszyłem. Stój. Widzisz tę skrzynię? Kątem oka. Możesz na nią wskoczyć lub możesz ją przepchnąć używając spacji. To czy ja to chcę teraz robić? Znaczy to bez sensu, ale to no, powiedzmy, że nas... Nie spadnie nikomu na łeb? Gra chce tego od nie nas. Nie sądzę. Tam pod spodem jest tylko nicość. Warto wiedzieć. Czy może? Przez chwilę, co teraz? Po prostu idź do przodu. No właśnie, bo Kogut może skakiwać na te na podwyższenia, nie tak jak w przypadku Kretesa. Tak! Dobra, i teraz co? Co to ja miałem? Aha, dalej. Dobra. Przez chwilę frunąłem. I teraz co? Tu przechodzimy po prostu. Nie musimy tej skrzyni nie ruszać. To jest bez sensu. Już lecę. Dobra. Ten pierwszy odcinek raczej będzie na lightowy. Tym bardziej, że ustawiłem sobie poziom łatwy. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale tak jak mówię, no w razie czego będziemy kombinować w przyszłości z poziomem trudniejszym, jakbyście chcieli. Tym bardziej, że kontent reksiowy... swój kurzy móżdżek. Tym bardziej, że kontent reksiowy mi się powoli kończy, więc jak najbardziej będę mógł potem zagrać sobie w poziom trudny. I będzie to niby inny kontent, nie? Dobra. No, brawo, Kogucie. Właśnie pokonałeś swoją pierwszą poważną przeszkodę. Teraz mnie stąd wypuścisz? A skąd? Dobra, no i właśnie, teraz musimy pokombinować, bo musimy wcisnąć ten guzik. Tylko jak to zrobić, bo musimy przepchnąć tam skrzynię. Ale nie mamy tutaj do żadnej dostępu, to co zrobić? Proszę bardzo. Ostrożnie! Skrzynka, przycisk, drzwi, skojarz. Domofon? No, chyba nie o to chodziło. Dobra, i teraz mamy dostęp do tej jednej skrzynki, która nas interesuje, proszę bardzo. Ciężko! No i super. Proszę bardzo, i mamy dostęp do dalszej części planszy. Gratulacje, mały graczu. Ja ci dam małego gracza. Uła, skacze. O, a tutaj jest jakiś nowy przedmiot. A oto kula. Ją również możesz popchnąć. W tym momencie po prostu się jej pozbędziemy poza planszę, bo nie będzie ona nam do niczego innego potrzebna, ale potem ona może być przydatna na przykład do wciskania przycisku. Ale to zobaczycie potem w praktyce. Kule przydadzą ci się niejednokrotnie. No i co? Mamy emiter cząsteczek, który nas blokuje. No ale właśnie, jak widzieliście, ominąłem tą przeszkodę. Kretes by mógł sobie przejść bez problemu obok tego, ale Kogut już niestety nie. Dobra. Lecimy dalej.
I znowu mamy kulę, którą musimy... Oj, proszę bardzo. I właśnie teraz zobaczycie w praktyce, do czego kula może służyć. Leć, malutka! Ona może wciskać guziki, ale to nie jest takie oczywiste jak w przypadku skrzynek. No szkoda gdakać. Szybko, szybko, szybko. Dobra. I patrzcie, bo coś zaraz zamknie za nami. O, widzicie? Przed tobą ostatnie zadanie. Wykorzystaj wszystkie nowo nabyte umiejętności. I co jeszcze? Dobra. Mamy... No właśnie, musimy pokombinować. I teraz jak to zrobić? Najbardziej umiejętnie. Musimy kulę po prostu tam zrzucić. I to będzie tyle. Zrzućmy po prostu te skrzynie nieprzydatne. Dobra. Widzę i tych dwóch jeszcze po lewej stronie musimy pozbyć. I w ten sposób sobie utrujemy drogę. Jeszcze tą jedną skrzynię muszę się jej pozbyć. Dobra. Absolutnie tutaj na to pole, gdzie był, o tutaj, tu naprzód, nie mogę żadnej skrzyni dostawić, bo zablokuje się i będę musiał cały poziom powtarzać. Dobra. No i proszę bardzo. I ta kula będzie się odbijać teraz od ścian, bo nie wiem, czy tam widzieliście, jest ten płot ten energetyczny po drugiej stronie, więc się będzie za każdym razem odbijać. Kula wraca i teraz lecimy i kończymy drugi poziom samouczkowy. A teraz wejdź do komory, żeby zakończyć ten etap. No i super. A tu zupełnie jak w inkubatorze. Miło i przytulnie. Ech, ileż to już lat. No i teraz mamy naszego Rexia. I teraz... Witaj, Rexiu. Podejdź proszę do drabiny. No właśnie. Wejdź na drabinę. Borek się może wchodzić na drabinę, to jest jego specjalna umiejętność. Oprócz wchodzenia na drabiny możesz podnosić paczki ze skrzynkami i kulami. Mhm. I teraz co zrobić z tą skrzynią? Użyj spacji, aby rzucić skrzynkę. Proszę bardzo. I mamy przejście. Mamy przejście. Brawo, dobry pies. Dobra. Tam jest guzik. Tylko, że na razie nie mogę nic z tym zrobić. Ale potrzebna nam jest skrzynka, którą będziemy mogli przycisnąć właśnie ten guzik. Tylko nie mam żadnej skrzynki w kieszeni, więc musimy sobie ją znaleźć. Pytanie, czy tutaj będzie. Jest, ale jest to kula. Ale kula też... Znalazłeś paczkę z kulą. Użyj jej rozsądnie. Jak najbardziej kula też się może przydać. Patrzcie. Ogólnie kula się toczy, więc ona mogłaby nam spaść, ale jest tam pewna przeszkoda, która nam zablokuje tą kulę, więc jak najbardziej możemy sobie ją tam rzucić. I dzięki temu mamy przejście dalej utorowane. Dobra, co mamy dalej? Czy to jest lód? To chyba nie jest lód. Bo tutaj też będą pola z lodem, na których jak wejdziemy w jakąś daną postacią, to może się ona poślizgnąć, a tego raczej nie chcemy. Dobra. I teraz co mi ten emiter cząsteczek zrobi? Zrzuci mnie po prostu na dół. Mogę sobie na to tylko pozwolić. Tylko Kretes może blokować emiter cząsteczek. No. Lód. Śmiało. O, i te właśnie o tym mówiłem, że lód mamy. Możemy sobie na niego wejść. I będziemy się ślizgać do momentu, aż się lód nie skończy. Ale nic się złego nie stało. Dobra. I patrzcie, mamy kolejne kieszonkowe przedmioty. A teraz zobaczymy, czy jesteś celny. Użyj klawisza Ctrl i kursorów, żeby obrócić kamerę i przyjrzeć się sytuacji. I uważaj, aby nie spaść. Dobra. Czyli za zadanie mamy powciskać po prostu wszystkie guziki. W ogóle wam powiem, że ja co prawda grałem tylko na poziomie łatwym. Nie grałem nigdy na poziomie trudniejszym w tą grę. Ale bardzo przyjemnie się grało w tą gierkę. Uważam, że to jest fajna minigierka związana z Rexiem. Co prawda nie jest tak śmieszna właśnie jak w przypadku Rexia i Kretes w akcji. Ale ja tą serię dopiero kończę na moim kanale, ale gra mnie po prostu rozłożyła na łopatki, jeśli chodzi o poziom trudności. Zwłaszcza część z Kapitana Nemo jest po prostu katorga dla mnie. Z całym szacunkiem dla tej gry, ale nie wiem po prostu, jak młodsi gracze mieliby sobie z nią poradzić. Ja wiem doskonale, że pewnie się znajdą tacy, co mając tam lat dużo, dużo mniej przechodzili tą grę, ale ja po prostu nie jestem w stanie. Jest to ponad moje możliwości, żeby to przejść bez jakichś większych trudności. Dobra, kontynuujemy sobie tą gierkę. I co mamy tutaj do zrobienia? Mamy dwa guziki wcisnąć i w tym miejscu mogę. I tutaj obok też. Nie mogę spać, bo jak spadnę, to koniec, finito.
I będę musiał cały poziom samouczkowy przejść od nowa. Dobra, tu mogę wrzucić. No i proszę bardzo. Co ja zrobiłem? No czemu ja to... misclick, przepraszam, misclick. I co ja mam teraz zrobić? Powtórzyć, tak? Od początku. Dobra, moi drodzy, zaraz się widzimy. Ja niestety muszę sobie tutaj cały ten poziom powtórzyć, no. Dobra. Teraz mi się udało. Więc możemy sobie kontynuować. A teraz wejdź grzecznie do komory. No i po co te ostre szczeki? Za chwilę ich spotkasz. No dobra. Ukończyliśmy samouczki, moi drodzy. Dobra. Niedaleko. Użyj klawisza tab. Przepraszam, No i proszę bardzo, mamy Kretesa i mamy Koguta. To już ostatni etap waszej edukacji. Musicie nauczyć się współpracować. Koordynować działania? Dokładnie. A teraz uwolnij Kretesa. Wyłaś mój no dobra. Tłuść, ciążku. To mamy Kretesa uwolnionego i Kretes musi przejść chłopaki. Dalej. Odezwał się. Lepiej skoordynuj swoje łapki, bo łazisz jak stary kaczor. Wcale nie, tylko się lekko kolebie na boki. Kogut się zająkał, a raczej zagdakał i w ogóle wszystko naraz. Mamy tu jakiegoś strażnika rodem z Wojny Światów i musimy na niego uważać, bo jak na niego któryś z naszych bohaterów wejdzie, to fini, to musimy powtarzać cały poziom od nowa. Kretes może wcisnąć guzik, więc to musimy z nim zrobić. I proszę bardzo. Możemy teraz przejść kogutem, bo... Trzymam! Pośpiesz się, kogucie! Bo Kretes nam przytrzyma właśnie ten emiter cząsteczek, żeby koguta nie zwiał. Żeby nam nie odpłynął, nie? Dobra. Teraz mamy... Co za kółeczka? Do tych kółeczek przyklejają się skrzynie, więc uważaj, gdzie popychasz. Aha! Ale mogę na nie wchodzić, więc nie musimy się tym przejmować, że nam się postać te przyklei. Dobra. O, proszę bardzo, Reksia uwolniliśmy. To co, na razie to zostawić tą część? Chyba tak, nie ma sensu tutaj dalej kombinować. Dobra, przełączamy się na Reksia. Widzę tam skrzynkę jakąś. Skoro wszyscy są już wolni, to pozwolę sobie na dwa słowa o generatorach. To takie maszyny, co uruchamiają się po wdepnięciu na zielony przycisk. Aby zakończyć etap, musicie uruchomić wszystkie generatory. O matku! No co, to wchodzimy tutaj na górę. Mamy za zadanie właśnie tą skrzynkę dostać. Dobra, też szybko zanim je tutaj dorwie. Dobra, w ogóle narrator nie skomentował tych strażników. Nie wiem, czy te teksty jeszcze będą, czy nie. To zobaczymy. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tam kulę, ale tam to się do niej póki co nie dostanę. To co to jest? Okej. Wiem już, wiem. Kretes musi tam przejść. Jak się może jedną skrzynię zrzucić? A kogut zrzuci drugą? Kulnąć coś? No. To jest jakieś rozwiązanie. Dobra, połączamy się na Reksia. I proszę bardzo. Teraz się zmieniamy na Kretesa. I ma drogę. Zrobiliśmy mu taki ala most, dzięki który może przejść tam do wind sąsiednich. A to taki strażnik. Żeby nie było wam zbyt, nie rozpędzaj się, Kretesie. No i przyspieszyłem ten tekst. Przyjaciół nie... No! Radźcie sobie dalej sami. Dobra. Przypominam, że zielony przycisk uruchamia generator. Przepraszam was za to, że wam te teksty przyspieszyłem, ale no jak widzieliście, wystarczyło jeden krok dalej przejść, żeby się tutaj uruchomił tekst kolejny. Dobra. Przepraszam, przesnąłem. To teraz z Kretesem możemy zrobić. No to tupie. No i dobrze poszedł, bo ja chcę się dostać właśnie do tej kuli. Ja już wiem, co z nią będziemy musieli zrobić, już to widzę. Na razie musimy tą kulę dostać. Dobra. Macie może grzebień? Dobra, Kretes może już się stąd ewakuować. Zabierzmy stąd od razu Reksia.
Znowu ja? W ogóle gdzie są inkubatory? Chyba, że tutaj nie trzeba wchodzić do inkubatoru. Fuchę, a nie, są. Dobra, o, 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 o. Wiecie, bo to kolejne rzeczy. To chyba w tej kolejności, jakiej zbierzemy, tak się te przedmioty będą, tak te przedmioty będą do użytku. Dobra, czyli ta kula jednak jest do czego innego, niż myślałem, że będzie. Ale tutaj możemy ją dać. Wcisnęliśmy sobie kolejny guzik. Dobra, teraz muszę zebrać te skrzynie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I musimy przejść pytanie, gdzie? Nie wiem. Dobra, w każdym razie Reksio się stąd musi ewakuować. No to pstryk. Bo to wina, gdzie nas zabierze. W każdym razie na pewno Reksio już tam nie będzie potrzebne. Po tej stronie. Więc możemy sobie przejść. Dobra. Aha, to do inkubatorów nas zabiera. No to pstryk. Oj, Dobra. A, czekajcie, bo jest jeszcze ten guzik jeden. Dobra, na razie nic nie będę z tym robił. Wiecie, muszę pomyśleć. Na pewno się tam muszę dostać, żeby tą kulę popchnąć. No nie mogę spaść. No nie mogę, nie mogę. Na pewno Reksio to jest potrzebne. O matku. No to tupie. Ale znowu Reksio mi nie wróci. Dobra, czekajcie, bo ja się tutaj pewnie nie wiecie, o co mi chodzi, bo ja tutaj sam do siebie gadam. Dobra, czekajcie. To jest pierwszy poziom dopiero, a już takie problemy. A nie, dobrze. Dobrze, to świadczy o mojej tutaj mądrości. Dobra, Reksio mi jest nam potrzebny, żeby te skrzynie wywalić. Reksio będzie mógł wrócić. Chyba. Tu jest, no to pstryk. Dobra. I windą do nieba. Tylko ta winda sobie wróci na to miejsce, gdzie była. Tylko, że ja tu teraz nie wrócę. Jestem. Znowu ja. Dobra. Nie, Reksio nie może przejść. Wtedy tu nikt nie przejdzie. Dobra, inaczej. A co tam było na górze właśnie? Jeszcze tam, gdzie inkubatory. Bo może tam jest coś sensownego. Też wątpię. No leć malutka. Nie no, jest winda. Może ta winda coś mi da. Czekajcie, ja sobie to przetestuję. No odjazd. Gdzie mnie to wywali? O! Dobra, to się wyjaśniło wszystko. Dobra, czyli kogut sobie może stąd spaść elegancko. Dobra, czyli już wszystko wiadomo. Dobra. No i co? I teraz musimy tą kulę popchnąć, żeby nam poleciała do tego guzika do generatora. Dobra. A kogut może sobie tutaj teraz na windę wskoczyć. No to pstryk. Dobra. Jeszcze Reksio nam jest potrzebny. Tak, słucham. Ja się tylko tego muszę pozbyć. Jak to zrobić? Dobra, wiem. Bo Reksia przyblokuje, że jej nie usunę. Dobra, widzicie, generator jest wciśnięty. Patrzcie, normalnie taniec brzucha. Dobra. Wywalmy tą skrzynię całkowicie z rozgrywki. Pozbądźmy się jej. Dobra, nie będzie nam do niczego potrzebna. Dobra. Zmienimy się na koguta. On może już sobie tutaj siedzieć. Wejście do inkubatora nie powoduje, że go wywali z rozgrywki. Dalej może sobie tutaj się poruszać, ale... ale sobie możemy już nim tam stać. Dobra. Wróćmy teraz z Kretesem po Reksia. Ale mam fuchę. Dobrze. No i co? I teraz...
A, czekajcie. Znowu ja? Żebym się tutaj nie przyblokował w głupi sposób. Będzie głupio, ale ja będę musiał to powtarzać wszystko. Dobra. No i proszę bardzo. Wygląda na to, że ukończyliśmy ten poziom. Czyli ten sam ukończyliśmy wszystkie poziomy samouczkowe. Dobra. No i co, oboje teraz na platformę włażą. Tu jesteśmy! No leć malutka! Dobra, no i kończymy. Melduję cię na mecie! Dobra, lek się jeszcze. To ja się powoli z wami pożegnam. Wiecie już chyba wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby się stąd wydostać. Ja nic nie wiem. Protestuję. Chciałeś przygód? To masz. No dobra. Proszę bardzo. No teraz dopiero zaczyna się prawdziwa rozgrywka. Myślałem, że już w tym momencie mi gra pozwoli sobie wybierać. Ej, w ogóle jest sam kretes. No dobra. Sam kretes to sam kretes. Idzie do windy, bo nie ma innej możliwości tutaj. Ruszaj, złomie! Dobra. Ciekawe, czy ten poziom będzie jakiś skomplikowany bardzo. I jedziemy! No właśnie, bo potem będzie możliwość wybierania samemu sobie właśnie poziomów. Na razie tego nie mamy, ale zobaczycie jeszcze. I to zaraz. No leć malutka! Co wy tu robicie? No niby co mam zrobić, co? Nie! Aha, drugi raz nie możemy tej samej platformy kliknąć. Nie, dobrze. Co nie wykombinowałem? Ruszaj, złomie! A? No ale dalej nie jestem w tym miejscu, co bym chciał. Aha. A ty dokąd mnie wywalisz? I jedziemy! W sumie jest okej. W sumie to jest okej. Nie wiem o co tu chodzi w tym poziomie. Musimy po prostu sprawdzać, gdzie nas ta winda przeprowadzi. Raczej nie tutaj się chciałem dostać, ale jest jakaś kolejna winda, może ona jest tą dobrą. Na pewno jest tam ten guzik generatora. O! I jestem tam, gdzie chciałem być. Jeszcze tylko tu musimy do tego inkubatora się jakoś dostać, tylko nie wiem, która winda nas tam przeprowadzi. Dobra, wciskamy to. Chciałbyś. Aha. No to która winda? Bo są dwie. Którąś musimy wybrać. Desant! Och! Spadłem na pięty! Nie wiem, bierzemy to. Nie wiem, jakieś mam przeczucie. I złe przeczucie. Chciałbyś. No i co, i koniec? Odmawiam. Ale nie, poważnie. Co mam zrobić, co? Dobra, moi drodzy, muszę powtórzyć. Jak widzicie, gra jest złośliwa i no, musiałem tutaj na czuja po prostu zrobić i zrobiłem błąd niestety, więc powtarzamy. Teraz się widzimy. Dobra, powtórzyłem, teraz idę na drugą. Nie wiem. Ale to było głupie, jeśli to o to chodzi, w sensie, żeby to trzeba odpowiednio za pierwszym razem. A jednak o to chodziło. O matko, jak to tak ma wyglądać, to ja się już boję, jak ta seria będzie wyglądała. Dobra, chodzimy do tej inkubatora. Stop! Co to jest na Boga Twaroga? To początek waszej drogi na szczyt. Pierwsze piętro mrocznej wieży, jeśli wolicie. Czy to ich jest więcej? Tak, 7. 7 pięter i 8 malutkie. Aby wejść na wyższe piętro, musicie zapalić odpowiednią ilość generatorów, które rozlokowane są w komnatach każdego piętra mrocznej wieży. Komnaty to te kolorowe cosie w kształcie czegoś? Tak. A te czarne? Te czarne, małe monoliciki, z których jestem wyjątkowo dumny. To komnaty windowe, które zaprowadzą was na kolejne piętra. No to chodźmy od razu tam. Dopóki nie włączycie generatorów, komnaty windowe będą niedostępne. A teraz żegnam i życzę miłego trójwymiaru. Buc. To gorsze nawet niż mumionki. No dobra. No nie wiem, czy jest gorsze niż... Oj kretesie, ty chyba nie wiesz co mówić, mówiąc, że mumionki są gorsze. Jak widzicie, mamy tutaj do kliknięcia raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć generatorów musimy... Ale jak sześć?
To kokona. Coś się mi nie zgadza. Chyba, że źle zrozumiałem. To co to jest? Na piętro wyżej. Dobra, słuchajcie, nie, chciałem tu powiedzieć coś mądrego, że a propos, że tutaj trzeba trzy monolity klik... Nie, źle kombinuję. Dobra, inaczej. Dobra, gramy, potem sam się dowiem. Ewidentnie zapomniałem, jak ta gra wygląda i muszę sobie przypomnieć. Mamy tutaj poziomy, które dadzą mi, uwaga, jeden generator, dwa generatory i trzy generatory. Tylko no, im więcej generatorów, to najpewniej poziom jest też bardziej trudny. Pytanie tylko właśnie, od którego zacząć? Czy bierzemy od najłatwiejszego? Może na razie pierwszy odcinek weźmy sobie tego. To jest komnata z jednym generatorem. Tak, żeby łatwo było, nie? Tak i tak, tak wszystko będziemy musieli przechodzić, więc spokojnie. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy jakiś guzik. Zwarty i gotowy. No leć, kamero. Marcin, może grzebień? Czy my się znamy? I dobra. Kombinujemy. Dobra, ewidentnie wszystkie te guziki jakoś będę musiał kliknąć. To jak? Widzę już jedną skrzynię, na pewno mogę przeprowadzić. To to zróbmy. Kogut jest. Kogutem. Dobrze. A? To dobrze być ptakiem. Niczym może. Dobra, i wciśniemy sobie. A nie, nie wciśniemy tego. Dobra, czekajcie, bo ja już coś widzę teraz. Dobra, ale tam jest jeden guzik, który na pewno mogę kliknąć. Oj, od razu. Dobra, już. Okej, dobra. To czyli ogarniemy wszystkie trzy. Nie wszystkie, co prawda, ale trzy guziki tam z iluś. Dobra. Patrzcie, tutaj jest kolejny guzik, który sobie zaraz tutaj wciśniemy. Było to skrzynią. Przesuń się jeszcze, Reksio. Przepraszam, przesunąłem. Super. Teraz bierzemy się za kolejną, kolejny guzik. Widzieliście jak lat, co to jest? Dobra. Coś... Słuchajcie, strażnik mnie złapał. Dobra, przepraszam was, bo się tu miałem chwilowe złamanie nerwowe, ale już wyszedłem z tego. Już wyszedłem z tego, możemy grać dalej. Dobra, na razie jeszcze nie będę powtarzał, nie będę robił cięcia. Będziecie ze mną. Przez tą chwilę jeszcze. Dobra. Także jeszcze raz sobie to powtarzamy. Musimy te skrzynie w to samo miejsce. Ja bardzo muszę teraz uważać, bo że mnie ten strażnik nie dorwał. No niestety stanąłem w polu sąsiednim do tego strażnika i Reksio w niego wpadł i no. I w ten sposób zakończył naszą rozgrywkę. Dobra. No. No i co, wciskamy teraz już nie ma problemu, więc nas nie złapie. Wciskamy sobie ten ostatni guzik z możliwych. Dobra. Dobra, jeszcze są dwa guziki. Tylko jak ja mam to zrobić? Bo ktoś tam musi kliknąć, no. A są tu skrzynie może dla Reksia? Teraz zobaczymy. Ale tak nie bardzo nie widzę. Co to ja miałem? A, nie, dobra. Okej, to możemy to zrobić. Bo to wystarczy po prostu jedną. Tam nie musimy na stałe przychodzić do tych. Za te bramki. Wystarczy właśnie, że tam wejdziemy raz. Czyli ktoś. Najlepiej to zrobić kretesem, z tego co widzę. Bo jest emiter cząsteczek w międzyczasie. Dobra, tutaj muszę uważać tego strażnika. Zwarty i gotowy. A, Krebs leci! Leci szybko, zanim ten strażnik go dorwie. Dobra. No i teraz tutaj... A nie, w tą stronę, nie w tą stronę, źle poszedłem. Ja ciekaw jestem, właśnie muszę to potem w praktyce zobaczyć, że... Nie w praktyce, tylko potem na nagraniu, bo ja trochę odsunąłem głowę. Ciekawe, czy mnie wtedy słyszeliście normalnie, czy mój mikrofon łapał właśnie te dźwięki, czy było już... Jakieś przytłumione. Ale zobaczymy. Ja teraz w ogóle mikrofon miałem wcześniej tutaj przy kamerce, tą górę, a teraz mam tutaj. Więc jest, są pewne zmiany tutaj. Dobra, no i co, wcisnęliśmy. Także możemy sobie poziom ukończyć. Musimy się tylko dostać tymi postaciami jeszcze.
Widzę, że... Dobra, Kretes musi na sam końcu ten poziom ukończyć, bo są mi wiele cząsteczek i on musi je wszystkie przyblokować, żeby te reszta postaci mogła sobie przejść do swoich inkubatorów. Dobra. Wbrew pozorom ten poziom nie jest taki łatwy, mimo że jest tylko z jednym generatorem, więc... Ja się tylko boję, co to będzie w przypadku trzech generatorów. Ja tą grę chyba przeszedłem w całości, przynajmniej raz w życiu, ale już właśnie nie do końca pamiętam. Na pewno nie pamiętam, jak się ta gra skończyła, więc tutaj sam będę miał niespodziankę przy okazji, jak będziemy grę kończyć, bo zakładam, że mnie ta gra nie pociśnie aż tak, żebym tej gry nie chciał ukończyć. Dobra. Kornelku, tu jesteśmy! Pytanie, gdzie Kornega? A nie, nie, dobra, to jest inkubator Kretesa, więc on tam na końcu. Dobra, przesuniemy się jeszcze tym kogutem. Już, już. Dobra. Stawię wam opór. Dobra. Jak Kreti. Jak Kreti stawił opór, no to wysoką poprzeczkę sobie postawił. Wszyscy wiemy, że od Kretiego nie ma lepszego tutaj. Ja chciałem ładne słowo tutaj znaleźć, ale nie wiem. W każdym razie ten co stawił opór. Ja już. Dobra. Kończyliśmy poziom, mamy jeden generator zdobyty. To ich trochę jest. W ogóle nie wszystkie te poziomy będziemy musieli przechodzić, żeby... Chociaż w tym przypadku chyba akurat wszystkie będziemy musieli, no tak. Ty, a gdzie jest ten za trzy poziomy? A! Aha! Tak to działa! Że niektóre poziomy mi się kasują. Dobra, to bierzemy teraz ten za dwa. To komnata windowa. Chciałbym już tam być. W tej komnacie, o ile dobrze patrzę, są dwa generatory. A, i słuchajcie, te... Teraz czaiłem te kolorki, które tutaj widzicie a propos tych poziomów. Tutaj jest na przykład niebieskie, tutaj czerwone. Co to oznacza? Bo teraz w sumie na logikę sobie to skumałem. Jak mamy zielone, no to mamy ten teren trawiasty, ten najładniejszy taki. Tutaj mamy lawę, a tutaj mamy śnieg, więc no, mamy, z góry będzie wiadomo co jest co, ale bierzemy ten, bo są dwa generatory. Dobra, i co my tutaj mamy? I już widzę, że prosto nie będzie. A jak żeby inaczej? Tak, zacznijmy od tej kuli. Ona będzie się, widzę, odbijać cały czas. Dobra, teraz niech Kretes rusza. Dobra, no właśnie to mnie wkurza, że mi te pierwsze kliknięcie guzika to mi pokazuje po prostu dane miejsce, gdzie się to coś otwiera. Także musimy, ale potem już tego nie będzie, więc no. No, teraz mamy już spokój. Dobra, teraz z tymi wszystkimi postaciami chyba tu muszę wejść, nie? Kornelku, tu jesteśmy! Dobra, zmieniamy się na Reksia. O matku! No i co, i klikamy. Co my tutaj mamy? Kulnąć coś? To mi tam będzie potrzebne. Kurde, bo ja nie widzę. Bo jest jeszcze ten generator. Dobra, wiem. Wiem, co trzeba zrobić. I to będzie musiał zrobić kogut. Że wam zaraz pokazuję, bo trzeba wcisnąć guzik z generatorem. Zwarty i gotowy. A i tam w ogóle jest skrzynka. Jak ja mam się tam dostać? No patrzcie, normalnie taniec brzucha. Przecież tam widzę jakąś drogę. Dobra, wiem. W każdym razie Rek się tutaj schodzić nie musi. Chociaż nie może. Droga wolna. A, bo jest jeszcze jeden generator. Dobra, są dwa guziki. Nie stój. Odejdź. Dobra, i lecimy do generatora. Ściskam guzik. Odejdź. Dobra, teraz. Teraz mogę lecieć. Szybko. Droga wolna. Droga wolna. Ładne. Dobra, czekajcie tak, żeby tej kuli nie przyblokować. Jak ona się zatrzyma, to kogut znowu ją może pchnąć. Ale czasem może nie być miejsca do tego, żeby ją pchnąć, więc mogę się załatwić. Lepiej jej nie zatrzymywać. Droga wolna. Dobra. Dobra, czyli to mamy z głowy. Teraz musimy się
tam przedostać. Jak się musi właśnie zdobyć drugą skrzynkę, żeby wcisnąć kolejne z generatorów. Weźmy samego Rexia. Jak się to będzie wciskać? Nie powiem, chyba od końca. No. Tak, już widzę. Bo my się do tej drabinki tylko musimy dostać, nie do samego końca. Super. Dobra. Dobra. I teraz schodzimy. W każdym razie Rexia sobie wróci po drabinie. A my lecimy po tą skrzynkę. Żeby tej kuli. Dobra, nie ma kuli. W razie się tym przejmować nie będę. Dobra. W tej grze najważniejszy jest czas. W sensie, no, żeby być cierpliwym. Dobra, to niech kogo sobie jeszcze teraz szybko przejdzie, bo może. Dobra, zmieniamy się na Rexia. Szybko. Dobra. Macie może grzebień? Dobrze. A nie, nie, nie. Proszę bardzo, cisnęliśmy. Ej, tam są już inkubatory. Tylko tutaj trzeba będzie bardzo uważać, żeby się nie dać złapać temu strażnikowi. Ale wydaje mi się, że gdzie większych trudności z tym nie będzie. Dobra. Dobra, Rex się ukończył. Dobra, teraz szybko kretesem. Aha, on. Dobra, on pójdzie w następnej turze. Że tak powiem. Dobra, idziemy teraz kogutem. Zaraz zmienimy się na kretesa. Albo może później. Bo ta kula i tak musi sobie całą tą rundkę zrobić od nowa. Gdzie ty jesteś? Dobra, daleko. Dobrze, 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 dobrze. I kogut ukończył. Teraz ty lecisz. Tylko żebyś mi nie spadł. Będziemy wszystko powtarzać. Dobra. Dobrze. Przeszliśmy już. Chyba, że dam się teraz w głupi sposób dać złapać strażnikowi. I w ten sposób zakończymy sobie rozgrywkę. Ja będę musiał powtarzać, ale oczywiście poza kamerą bym wam to zrobił. Melduję cię na mecie. Proszę bardzo, dwa generatory zdobyte. No dobra. Mamy do zdobycia teraz trzy generatory i tam widzę poziom w ogóle z trzema generatorami. Ale kolejne te generatory będziemy zdobywać już w kolejnym odcinku. A już teraz zacznij oglądać moją serię z Rexia i Kretes w akcji.